Pewno ta lokacja jest sporo większa, więc może tutaj znajdę kogoś, kto to sprzedaje. Oby. Oby sporo lżej. Może karczmasz? Ale karczmasz to z jakiej racji miałoby coś takiego? W sumie to mieliśmy oddać questa, mieliśmy tutaj ten list chyba oddać, nie? Tak mnie się wydaje. Plotki też nie bardzo. Cześć. Znajdziecie już mojego przyjaciela? Tak, to tutaj mieliśmy jeszcze oddać w ogóle questa też, spoko. Fajnie, dobrze, że żeśmy tu wrócili. Tak, ma się dobrze, przedostał się do kapliczki. Rozpoczął tam wykopaliska. Dał mi także ten zwój. Powiedział, że masz go przetłumaczyć. Mam nadzieję, że to coś ciekawego. W każdym razie dziękuję za wasze trudy. Mogę dam wać w... Mogę dać wam w nagrodę 800 solidów lub mój stary pięści celności. Nie, hajs. Dajcie mi hajs. Ja się muszę bogacić. Ja sam zdecyduję, jak będę chciał coś kupić. Pewnie, bo ten pierścień chyba koło tysiaka kosztuje, nie? Ale wydaje mi się, że solidy to jest lepszy pomysł, bo będę sobie kumulował hajs i na coś lepszego to wydam niż na ten pierścień. Dobra, zobaczmy. Nie przerywajcie mi zabawy. Dobra, z tobą miałem pogadać. Co się dzieje tu ciekawego? A to nie jest właściciel, bo to jest ten, jakaś noclegownia, a dokarczmy to gdzieś indziej. Odpoczynek nie, dobra, nie chcę odpoczynku na razie. Może by się przydał częściowo, ale na razie nie, powiedzmy, że nie. Czytam tutaj wasze rady w międzyczasie. Bo chcę być... Że nie chodzi, że na bieżąco, tylko chcę po prostu korzystać z tego, co napisaliście, bo na pewno lepiej się znacie na tej grze niż ja, to jest pewne. I dzięki temu mogę troszeczkę zgrabniej działać w tym wszystkim. Strochaty. Okej, tutaj też oddaję questa, super, nawet nie wiedziałem, dobra. Rekruci zostali zaatakowani, przeżył tylko Akil. Wrócił bezpiecznie do wioski. Cóż, bywa, będę musiał się z tym pogodzić. Mamy podejrzenie, że Akil zamordował tego drugiego rekruta. Co? Dodatkowo jeden z pijących żołnierzy w karczmie wspominał kłótnie o pieniądze. Sprawę potwierdził ten bogaty chłop. Dowiedzieliśmy się, że Akil niedługo ma spłacić dług. Karczmarz słyszał, jak Akil mówi, że policzy się z nim, jeśli ten się nie pospieszy. To ja dorzucę coś od siebie. Ten drugi najemnik był hazardzistą. Pożyczał pieniądze od każdego, bo chłop mu już nie ufał. Dzięki za informację. Z tego co wiem, Akil poszedł na spacer. Chodźcie, rozwiążemy ten problem. Znaczy ja mam siłę, żeby to rozwiązać? Mam nadzieję, zobaczymy. Oby. Proszę, proszę, co my tutaj kupujemy? Szefie! Nie miałem pojęcia, że bierzesz. Potrzebowałeś pieniędzy i równocześnie musiałeś spłacić dług wobec chłopa, dlatego zamordowałeś swojego towarzysza. Broni dla garstki monet. Nic nie mówisz, szykuj się na śmierć, śmieciu. Czyli tak, dobrze. Mówię, nie wiem, czy ja to wytrzymam, nie mam wcale many. Może być troszeczkę brutalnie. Na razie uleczenie ciała tylko. Grupowa tarcza obronna. Całej drużynie. O! Dobra, może być. Czemu nie? Spróbujemy tak zadziałać tą tarczą obronną. Strasznie dużo many mi to zżarło, ale będę miał jakoś tam obronę poniekąd. Chyba dosyć przydatną obronę. 70. Ja pierdzielę, jaki damage. Ła. No, bez jakiegokolwiek... Bez jakiejkolwiek many to może być mi trudno, ale dobra, spróbujemy. Widzę, że tylko ten Akil takie chore obrażenia zadaje, więc może jakoś sobie poradzimy z tym typem. Jak nie w prawo, to w lewo, jak nie w lewo, to jeszcze na okrak. Dobra, padł. A tych dwóch już chyba nie ma aż takich ataków. I hope so. 104. No co prawda też wyglądają na twardych, ale może... Aha, Haralda mi uśpił. Kuźwa, najistotniejszą postać w tej drużynie mi uśpił. Ajaj. Dobra, mam pomysł. Uleczenie ciała. Ja nie będę czekał, aż mi padnie albo coś. Błyskawiczny atak. Muszę się uleczyć czym prędzej. Uleczenie.
Świetnie. Dobra, umiejętności. Nie mam żadnych umiejętności, którymi mógłbym cię potraktować. Esencja energii, mikstura energii. Nie chcę tego robić. Zwój z popielenia. Cholera, nie mam żadnego... Spróbujemy łyknąć esencję energii, chociaż może się to skończyć po prostu moją śmiercią. Dobra, jakoś tam się udało, jeszcze został Harald. Esencja energii tylko po to, żeby móc się wyleczyć, powiedzmy. Tego spróbujemy, 350 krytyk, no i dupa z tego leczenia. Tutaj 0. Jedyna nadzieja jest taka, że Harald jest ciężko zbrojny i sobie poradzi z tymi dwoma. Co jest, powiedzmy, w miarę możliwe. Dobra, ten śpi, fajnie. Może Harald faktycznie to wygra. No, teraz to jest sparaliżowany, więc nie bardzo, jeszcze usypiacza dostał. Obudź się, Pieronie! Nie daj się okładać jak... Jeszcze żyje, no kurna, nienawidzę takich... Nie cierpię tego, po prostu nie cierpię, jak zostaje im jakaś żyleta HP, a jeszcze jak na żylecie HP się bronią albo unikają, to już mnie po prostu szlag jasny trafia. Dobra, walka na bagdety teraz w takim razie. Nie zapisywałem gry, jestem totalnie w dupie teraz. Gdzie ostatnio zapisywałem? O Jezusie Chrystusowy. To zaraz wracam, trudno. Płaci się za swoje błędy i za swoją głupotę w moim przypadku. Przy okazji, jak już tutaj jestem, to sprawdzę sobie, czy ten koleś nie miał przypadkiem tego zwoju, bym od razu kupił na miejscu. Jak nie ma, to znaczy, że ktoś w wiosce to może mieć. Zwój rozproszenia, to chyba to. Dobra, bierzmy ten zwój rozproszenia 1. I resztę mam. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, zaraz pójdziemy tam, gdzie byliśmy, ale ja bym chciał najpierw jeszcze, zanim zrobimy tamtą walkę, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj zrobić, przejdźmy przez tą barierę, bo jak wzięliśmy już ten zwój rozproszenia, użyj zwoju. Jazda, jazda, super, jest niedźwiedź jakiś, no to już to średnio. Zestaw obozowy, tutaj nie możemy obozu rozbić. Dobra, zapiszmy grę. Mogę mieć trochę mniej expa niż jak wcześniej widzieliście, bo jak wtedy zrobiłem cięcie przed tym oddawaniem questów, to biłem się ze skorpionami. Te skorpiony na plaży są bardzo łatwe do zatłuczenia, a to jest darmowy exp praktycznie, leżący na ulicy, więc pomyślałem, że czemu nie. No i tak, ja je poza odcinkiem zatłukę, bo to jest strasznie nudna walka, cały czas z spamieniem atakiem, nie ma to sensu. Dobra, spróbujemy się teraz z niedźwiedziem popizgać. No i z wilkiem na to wychodzi. Jażdżące uderzenie, no niech będzie. Dobra, zrobiona walka. Jestem po prostu ciekawy, co tutaj będzie, nie? I co dostałem? Skóry, no to nie tak źle wcale. Nawet bym powiedział nawet całkiem pozytywnie, bo skóry to jest spoko rzecz, można je sprzedać, zawsze opchnąć, prawda? Ciekawe, czy są jacyś handlarze, którzy płacą więcej za skóry niż inni, to mnie ciekawi. Dobra, nauczony doświadczeniem, zapisujemy grę. 17 hapsa na jednym z nich. Czy ja chcę się leczyć? Może na razie nie. Do tej dziury chyba można wejść. Pewnie tak, skoro o tym mówisz. Ale ja bym jakoś... Może jakiś bandaży trochę użył, chociaż jeden. I teraz poleciał do przodu. A co my tu mamy takiego? To jest jakaś kopalnia swego rodzaju, swej urody i wyglądu. Chyba się nie zabijemy, jak tu wskoczymy. Była jakaś dziura, ale chyba ta dziura... jest jakiś blob bagienny. Piszę na tym, nie wiem, czy to mnie nie zabije, mam nadzieję, że nie. Nie no, w tym miejscu to raczej nie powinno mnie. Chyba dosyć łatwi powinni być przeciwnicy.
Śluzowe wynaturzenie. Czy to mnie potrafiło zatruć? Parzący dotyk, czyli jakiś paraliż? Cholera wie, co to może mi zrobić. W każdym razie lepiej to zabić najszybciej. Jak najszybciej. Nie, no nie ma tragedii z nimi walka. Mogło być gorzej. Bywały gorsze walki. Na przykład kuźwa walka, którą udało się wygrać, pod koniec stawała się nie do wygrania, bo przeciwnik killów, ale fajnie. Bo przeciwnik pod koniec pomyślał, że muszę sobie teraz użył ataku za 350 życia, fajnie. No i kuźwa koniec. Po robocie. Tak się skończyło. Wszystko. Zużyjemy killów, nowo nabyty. Teraz może ta strona. Wytrych. Powiedzmy. Teraz tak. Nie, ja chcę może rudę, bo ostatnio tak do dupy trafiłem z tymi. Srebro. Okej, okay, to chyba można sprzedać za ładną cenę. Tak mi się wydaje, że to do tego służy. Chyba. Okej, okay, jakieś tutaj rzeczy. No na razie to bez... bez szaleństw z tego, co chciałem powiedzieć, ale... Widzę, że jest czarny niedźwiedź. Dobra, zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. Widzę, że wszyscy nie żyją. Plus jest taki, że jest tylko ten niedźwiedź. Nie wiem, czy to jest... czy on jest na tyle prosty, żebym był w stanie go zmęczyć jakoś łatwo. Nie, chyba nie. Chyba nie bez czarów. Na pewno nie, jak zadaje mi 184 obrażeń. Za jeden strzał, 120. Proszę was. Niepowodzenie. Krytyczny unik. Ucieczka, niepowodzenie. Nope. No to dupsko, nie? Niestety. Dobrze, mam grę zapisaną. Przed tym miśkiem. No dobra, w takim razie, czy coś tu przy trupie nic nie ma? Tam też jest na dole ten niedźwiedź. Kulerny, dobra, kopiemy. Ja może sobie dam spokój z tej jaskini, póki trochę nie poekspię, bo patrzę, że te niedźwiedzie będą dla mnie naprawdę zabójcze. 180 za jeden strzał to jest o wiele, wiele więcej niż jestem w stanie zdzierżyć na tą chwilę, więc nie. Żelazo, dobra. Aha, unieruchomiło mnie ogólnie. Dobra, udało mi się uciec, super. Bardzo jestem ciekawy, co jest w tych skrzynkach, ale nie jestem w stanie się do nich dostać jakoś nieinwazyjnie. A raczej bezinwazyjnie. Spróbujemy uciec i opieprzyć te skrzynki. Jakieś mikstura odporności, tylko teraz się muszę cofnąć przez te dwa miski. Kill off. Powiedzmy. Teraz muszę przejść tam na drugą stronę. Jakoś nadzwyczaj się udaje. Pewnie tu się nie uda. Niepowodzenie. Dobra, i tak po małym koszcie to zrobiłem. Ja teraz zapiszę. Przejdźmy sobie tą stroną. Nie wiem, gdzie ja trafię, jak pójdę tą jaskinią. Podejrzewam, że zaraz się okaże. Aha, dobra, wiem już, gdzie trafiliśmy. Kuźwa, ale te dwa niedźwiedzie tam to są bossy dzielnicy. Wiem, że będę w nich uderzał na pewno, jak już się troszeczkę podbuduję, bo na razie to tego nie widzę po prostu. Dobra, czekaj, gdzie była ta magiczna bariera? Jeszcze raz się wrócimy do tej magicznej bariery, bo tam jeszcze można było gdzieś sobie pochodzić, tylko przez tą dziurę przeszedłem. Więc wrócimy się, matko. Ale to było edgy, ua. A się udało, się udało. Udało się od nich uciec i opieprzyć im dobytek, że tak powiem. Bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Bardzo tak budująco dzisiaj jest, budująco. No ale jeśli chodzi o statystyki, to za bardzo zbyt dobrze z życiem to nie mam. Także muszę się niestety oszczędzać i uważać, przede wszystkim uważać. No i tutaj nie mogę, kurna, zestaw obozowy bym zużył, ale nie mogę. Nie wiem gdzie. Pozostaje mieć nadzieję, że tu gdzieś będą ogniska do tego. Właśnie strasznie mało ognisk jest do tego odnawiania się, nie sądzicie? A mi się wydaje, że tak trochę... Mogę robić trochę więcej, jest misiek. A, misiek może być... Tam są tylko jakieś pagórki. Dobra, gra mnie cofnęła.
Widzę, że ten misiek mi nie przepuści. Chyba, że będę w stanie od niego też uciec i sobie przejść. Spróbujemy. Udało się. I co tu jest? Co tu jest? Czekaj. Tam jest... Widzę, że tam jest ruda do zebrania. No to spróbujemy. Jeszcze raz od tego miśka ucieknę. Tylko po to, żeby tą rudę zebrać. Ty powinien być mostek w jedną stronę jakiś albo coś. Dobra, jest kill off. Teraz tu. Zestaw obozowy. Fine. I teraz to. Żelazo. Niech będzie. Whatever. Okej, okay, to tutaj mamy załatwione i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o naszą eskapadę w tym miejscu. Jest misiek znowu. Jakby go tu wykiwać? Nie było miejsca, żeby go wykiwać, po prostu trzeba będzie od niego uciec. Jakoś się zadziwiająco łatwo udaje uciekać od tych miśków, to jest dziwne. Muszę mieć w pamięci, żeby tutaj sobie przyjść w przyszłości, jak będę chciał ekspić. Chociaż jak będę ekspił, to podejrzewam i tak tutaj trafię. Jak mi się wydaje przynajmniej, będę tutaj czyścił. Te dwa czarne niedźwiedzie przede wszystkim są do zatłuczenia. Nie wiem kiedy i nie wiem jak, ale muszę je zatłuc. Walka z jednym jest masakra, z dwoma z rzędu to już jest delikatne samobójstwo, jak dla mnie, no ale... Może nie. Dobra, ja się teraz wracam w tempie ekspresowym. Wracam się teraz do wodospadów dużych, załatwiam questy. Przede wszystkim muszę się przekimać po taniości, więc wracam do was, jak będziemy z powrotem na tej walce, którą przesrałem wtedy, także chwilka. Pełne skupienie teraz, bo teraz muszę z nimi wygrać. Miażdżące, albo nie, usypiacz. Spróbujemy uśpić tu wszystkich chłopaków. Prawa siła, zamrożenie. Może rozbić pancerz, miażdżące. Próbujemy tego Akila przede wszystkim zatłuc. On chyba najwięcej będzie mi tu bruździł, tak mi się wydaje. Dostał prawą siłę Harald, super. No nitki to nie dało za mocno, niestety. Dobra, miażdżące uderzenie na ciebie, prawą siłę na ciebie, a ty może... Też miażdżące uderzenie, czemu nie? Spróbujemy. Tylko żeby któryś mi zaraz tego młynka nie odpalił, bo wtedy to będzie kurna dramat na kółkach. I chyba same teraz zwykłe ataki już będą. No to fajnie. Fajnie, że macie takie umiejętności, super po prostu. Oczywiście, że się cieszę. Dobra, weź sobie nakładanie rąk, to trochę się zrelaksujesz. Weź mi tego rozbójnika od góry, bo patrzę, że on ma strasznie duży wkład w to wszystko. Całą tą walkę. Patrzę, że w ogóle jakoś strasznie duży damage teraz wchodzi im. Aż zbyt. 12 to mogło atakować, spoko, ale byle nie jakoś o wiele więcej. No właśnie, cały czas mają manę, żeby sobie atakować tymi atakami specjalnymi. Trochę mnie to martwi, żeby nie powiedzieć dosadniej. Coś kurde nie idzie. Dobra, jeszcze raz. O, tamten jest ogłuszony w ogóle, to mi się podoba. Czekaj, jak jest ogłuszony, to będziemy rypać w niego ile wlezie. To za bardzo nie jesteś w stanie nic zrobić. Tego już mi zabili, cudownie. A tego może jestem w stanie jeszcze zjeść. Jeżdżące na ciebie i na ciebie zwykłe. Boże, czy oni naprawdę muszą... Ops, coś nie to wcisnąłem. Dobra. A, znowu to samo, powtórka. Tylko teraz mają samego Haralda, więc sporo trudniej będzie im go zabić. Chyba, że będzie młynek za 350, pamiętny.
podstępny cios. Patrzę, że te podstępne ciosy to tak działają, tak se. Fajnie! Ogłuszenie weszło, to mi się podoba. Będę cię teraz obijał jak szmatę. Oj, będę. Zrobię to. W międzyczasie jeszcze może następne ciosy też cię będę obtłukiwać i nakładać ci oszołomienie w razie gdyby... Znaczy ogłuszenie. Patrzcie, ile zajmuje uderzeń w ogóle, całe zabicie tego typa. Toż to jest jakiś dramat. Ile to ma życia? Nowy unik, matko boska. Gin wreszcie, proszę cię. Obronę dostała. Fajnie. Cieszę się. Teraz ja dostałem ogłuszenie. No, smutne będzie, jak naprawdę zginę tutaj w tej walce. Co się teraz odgrywa? Siksa. Ta! 225 atak, super. Nie, ja się prędzej... Nie. Pochlastam się, a muszę zrobić tę walkę, bo to jest po prostu żałosne. Być może najpierw trzeba tych dwóch z góry zdjąć, a potem dopiero trzaskać tych, wiecie... Funfli. Dobrze. Spróbujemy i tak. Oddałem ci te? Tak, oddałem ci. Idę jeszcze raz im nakopać do dupy. Masakra to jest jakaś po prostu, ta walka. Wstawaj. Ciulu. Super, no cudownie, że macie ataki obszarowe. To jest coś pięknego dla mnie, po prostu. No najbardziej uwielbiam wasze ataki obszarowe. To coś jest cudowne. Po prostu aż mnie duma rozpiera. Nie no, mam wrażenie, że za niskie obrażenia chłopaki zadajecie, naprawdę. Coś to takie jest... No za słabo. Moglibyście tak jeszcze dwa razy mocniej tłuc. Ten był wtedy ukontentowany. Leży, paździerz jeden. Patrzę, że ten w środku to najlżejszy jest, więc jego mogę sobie troszeczkę odpuścić. A najbardziej muszę się troszczyć o tego typa na dole. 216 mi zadał z jednego kuźwa ataku, dajcie, to jest po prostu... jest jakieś niepojęte. Dobra, mam wrażenie, że to jest dobry moment, żeby tego użyć. Nakładanie rąk wezmę na... ciebie. Szyfu 4, znośnie. Gnij. Zatrucie jeszcze dostałem. Jakich typów ataków ta postać nie ma? Może w taki sposób zapytam, bo już nie mam dla tego pojęcia, naprawdę. Kuźwa, cudne. Ufortyfikowanie energii. Plecak. Miksturkę energii chcę sobie chłypnąć, żeby się z tego wyleczyć, z tego zatrucia głupiego. Świetnie. Ciebie, a ty weź sobie umiejętności nakładanie rąk, jak zdążysz. Nie zdążysz. Oczywiście, że nie zdążysz, bo ta siksa musi mieć ataki po 150. Tak. No. Priorytetem jest naprawdę zabicie tej dziadówy. U nich fajnie. Pozytywnie. Spoko. Teraz dam się obtłukiwać. Ona mi teraz wypłaci. Fajnie, jeszcze jeden efekt mi tu brakuje. Jakiś, nie wiem, zatrucie albo coś takiego. Tłucz mnie, tłucz, póki możesz. No tak, tego mi brakowało na sam koniec. O Jezu, kurna, nie, dobra, nie. Ta walka jest poza moim rozumowaniem na tą chwilę. To jest po prostu niepojęte, jak można w pieprz dostać od jakichś tam bumbli.
dość na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików, oczywiście rady. Jak macie, to też spoko, możecie pisać. I na razie.